zgromadzone, że swobodnie zaczynasz. Otwieram trzecie posiedzenie. Otwieram trzecie posiedzenie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna. Postawię listy obecności. Stwierdzam kworum. Tutaj została pani Joanna nie ubiegła, bo chciałem na czymże przyczej właśnie. Pani Barbara Grzegorczyk ma dzisiaj 20 urodziny. Tak. Proszę przyjąć na nasze życzenia. Może następnym razem poprawię. Proszę przyjąć na nasze życzenia dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Przewodniczący muszą wiedzieć. Szanowni Państwo, proszę już o uwagę. Przechodzimy do dalszych punktów naszego zebrania. Tak jak powiedziałem, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Nasze posiedzenie jest prawomocne. Możemy podejmować prawomocne decyzje. Porządek obrad otrzymaliście Państwo, jest przed nami. Pozwolę sobie jeszcze odczytać. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu pierwszego i drugiego posiedzenia Rady Dzielnicy. Punkt czwarty, komunikaty przewodniczącego Rady Dzielnicy. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie założeń do budżetu miasta Lublin na 2016 rok. Punkt siódmy, zaopiniowanie projektu zmian układu połączeń komunikacji miejskiej. Punkt ósmy, podjęcie stanowiska w sprawie budowy nowego bloku energetycznego dla paliw alternatywnych przy elektrociepłowni Megatem na Tatarach. Punkt dziewiąty, wolne wnioski i zapytania. Punkt dziesiąty, zamknięcie posiedzenia. Czy są uwagi co do porządku? Ja bym chciał rozszerzyć porządek obrad o jeden punkt. Bardzo proszę. Przy dziewiątce, czy moglibyśmy rozszerzyć dyskusję w sprawie projektów uchwał? Czy może być takie rozszerzenie? Wolne wnioski, dyskusja w sprawie projektu uchwał. A mógłby Pan Panie Rzegorze sprecyzować, co do Pana uchwały w sprawie powołania komisji stałej przy Radzie Dzielnicy Kalinowszczyzna. Czyli by to dotyczyło powołania komisji. Proszę Państwa, tutaj statut reguluje to w następujący sposób, że Rada Dzielnicy oczywiście powołuje stałe bądź doraźne komisje i to Rada decyduje, jakie te komisje będą. Natomiast to wszystko Rada podejmuje w formie uchwały. Panie Grzegorze, jak Pan doskonale wie, propozycje projektów uchwał można przedkładać na 14 dni przed planowanym posiedzeniem, bo dzisiaj takie rozszerzenie jest nawet niemożliwe statutowo. Natomiast w tym punkcie, jeżeli taki temat Pan podejmuje, także możemy sobie na załóżmy następne posiedzenie do tego wrócić i przed posiedzeniem, jeżeli Pan będzie miał już konkretne propozycje co do komisji, wtedy będzie można... Propozycję mam konkretnie uchwał, stworzyłem to, tak? Natomiast nie mogę przedłożyć wniosku z prostego względu, gdyż informacja o posiedzeniu była 7 dni, a nie 14 dni przed posiedzeniem. Z przyczyn formalnych nie dokonałem przedłożenia propozycji. Dobrze, natomiast słuchajcie Państwo, bo tak jak tutaj mówiliśmy, Rada może powoływać stałe doraźne komisje i to jest kwestia dyskusji, tak? Miałem potrzeb i oczywiście powiem, że do tej kwestii wrócimy. Państwo otrzymaliście zawiadomienie o posiedzeniu 7 dni wcześniej, natomiast no, nie zmienia to faktu, że Pan był wcześniej, 14 czy miesiąc wcześniej nawet, taki projekt przedłożyć, bo tutaj nie ma żadnych przeszkód. Znaczy, propozycja moja będzie to, że złoży dzisiaj projekt, a tam są następne posiedzenie po prostu. Przedyskutujemy te kwestie, które w niektórych momentach Państwo mogą razić bądź ewentualnie być dyskusyjne i poddamy po prostu pod głosowanie na takiej zasadzie. Mianowicie to, że chcę tutaj w tym momencie już tą uchwałę wrzucić do porządku obrad i to na zasadzie informacyjności, tak? Czyli Państwo się zapoznają z tymi rozwiązaniami przygotowanymi i tyle. To może to wyższe, czy możemy zatytułować na tą dyskusję nad komisjami? Tak, Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy tutaj w ramach wolnych wniosków zapytań, to jak najbardziej możemy o tym rozmawiać. Także tutaj nie ma gdyby konieczności, żebyśmy porządek obrad jakoś w momencie na siłę zmieniali, tym bardziej, że jak najbardziej będzie możliwość, aby Pan Panie Grzegorzu przedstawił te swoje kwestie. Także tutaj proszę wpisać się na listę. Proszę zająć miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o uchwały, tak jak powiedziałem, ze względów formalnych nie możemy poszukiwać rozszerzyć to nowe uchwały. Nie, że ja mówię w sensie takim, że... Jak najbardziej w punkcie dziewiątym, jak tym bardziej, że mogę Panie Przewodniczący słowo. Na dzisiaj mamy dosyć takie tematy istotne, które chyba zajmą nam dosyć dużo czasu. Chciałbym wrócić do wniosek, ale miałem wcześniej możliwości. Tyle. Jak najbardziej wrócimy do tego.
dobrze. Szanowni Państwo, jak najbardziej, rozmawialiśmy o tym na pierwszym posiedzeniu, ponieważ przy powiadamianiu Państwa, tak jak to praktykujemy, mówimy o najważniejszych punktach porządkowych, które się dzisiaj tutaj znalazły. Państwo doskonale to wiecie. Natomiast jak najbardziej, za chwilę puścimy listę, proszę, żeby wszyscy, którzy korzystają z maili, wpisali swoje maile. I następnym już posiedzeniem, tak jak będzie zawiadomienie, to mailowo również w wersji elektronicznej porządek obrad będzie do Państwa docierał. Czy jest Pan satysfakcjonowany? Dobra, czyli tutaj nie musimy jakby porządku rozszerzać. Czy są inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę, także bardzo proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, także porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.